Niedawno wspomniałem o tym, jak ważną rolę w filmie pełni dźwięk i aby zwiększyć jakość jego rejestracji, należy zaopatrzyć się w mikrofon zewnętrzny. Dzisiaj powiemy sobie trochę więcej o rodzajach mikrofonów i przetestujemy kilka z nich. Przy zakupie mikrofonu warto zwrócić uwagę na trzy główne elementy: na jego budowę, kierunek zbierania dźwięku i sposób połączenia. Za chwilę przetestujemy dźwięk w dwóch różnych warunkach: w otwartej przestrzeni i w zamkniętym pomieszczeniu. Od początku ten film nagrywamy za pomocą bezprzewodowego systemu RodeLink. Jest to mikrofon pojemnościowy, krawatowy, o charakterystyce dookólnej. Ten sam mikrofon będziemy za chwilę testować na zewnątrz, abyście mogli sprawdzić, jak się zachowuje w innych warunkach. W sytuacji, gdy znajdujemy się w miejscu, gdzie mamy dużo dźwięków miejskich, szumów przejeżdżających samochodów, warto zadbać o to, aby taki mikrofon umieścić jak najbliżej źródła dźwięku. Trzymam w ręku popularny mikrofon dynamiczny Rode Reporter. Mikrofony dynamiczne mają solidną konstrukcję, często są tańszym rozwiązaniem od mikrofonów pojemnościowych i sprawdzają się bardzo dobrze w głośnych warunkach. Cechy te powodują, że tego typu mikrofony najczęściej wykorzystywane są do występów na scenie. Ma on też bardzo dobre wyciszenie otoczenia, dzięki czemu bardzo dobrze sprawuje się przy różnego rodzaju wywiadach i nie tylko. Z drugiej strony mikrofon pojemnościowy jest dużo bardziej czuły na dźwięk i ma jednocześnie delikatniejszą budowę elementów dźwiękoczułych. W tej chwili nagrywamy dźwięk mikrofonem typu shotgun. Tego typu mikrofonu używa się w chwili, gdy nie mamy możliwości umieścić mikrofonu blisko źródła dźwięku, ale chcemy nagrać dobrej jakości materiał. Aby zmaksymalizować wykorzystanie zalet tego mikrofonu, dobrze jest zaopatrzyć się w tyczkę, tak zwany boom pole, zamontować mikrofon na tyczce i osoba, która rejestruje dźwięk, trzyma tyczkę w taki sposób, aby nie wchodziła w kadr. Nie tak jak w tym przypadku. Wiatr ma to do siebie, że powoduje brzydkie trzaski i szumy na nagraniach. Na to dobrym rozwiązaniem są nakładki gąbkowe typu BIMP, tak jak widzieliście wcześniej. W tej chwili dodatkowo nałożyliśmy na nią nakładkę futrzastą typu DeadCat, aby dodatkowo spotęgować efekt ochrony przed wiatrem. W tej chwili możecie usłyszeć mikrofon firmy Rode Stereo VideoMic X, który ma charakterystykę kardioidalną. Jest to bardzo czuły mikrofon, który najlepiej się sprawdzi, gdy umieścimy go blisko źródła dźwięku i w kontrolowanych warunkach. Jest to mikrofon, który nagrywa dźwięki o szerszym promieniu i w sytuacji, gdy chcemy, aby na nagraniu było więcej dźwięków otoczenia, będzie to odpowiedni wybór. Pokazaliśmy w tym filmie, jak działają najpopularniejsze modele mikrofonów i jak zachowują się w różnych warunkach. Jeśli potrzebujecie fachowej pomocy w doborze mikrofonu, zapraszam do naszego sklepu cyfrowe.pl i do komentowania pod tym materiałem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji naszego kanału.